sytuacja w trybie zdrowia w niektórych grupach zawodowych. Więc przeczytam tylko to, co przygotowaliśmy w takim krótkim skrócie. Więc tak, nasza obecność na dzisiejszej sesji spowodowana jest tym, że po raz kolejny zostaliśmy oszukani, tym razem przez Państwa. Proszę sobie przypomnieć, że na kwietniowej Komisji Zdrowia padły deklaracje pozwalające nam przypuszczać, że problem finansowy pracowników fizjoterapii, laboratoriów oraz rentgena zostanie potraktowany poważnie. Roczny koszt naszych podwyżek przyrównano wtedy do kosztu jednej powiatowej imprezy, co w nasze nadzieje, że jednak pochylą się Państwo nad naszymi postulatami. Tymczasem zignorowano nas totalnie. Przedstawiamy nas zatem dwa zasady. Jesteśmy wysoce wykwalifikowaną kadrą zawodową, świadczącą usługi medyczne mieszkańcom naszego powiatu. Sukcesywnie jednak pomija się nas przy podziale środków finansowych tego powiatu. Zauważamy, że w ostatnich latach zarząd zadbał o poprawę warunków socjalnych pacjentów. Łóżka, nowe łazienki, nowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny. Pojawiły się także projekty pozwalające na dofinansowanie naszych szkoleń zawodowych. Niemniej jednak dokapitalizowanie spółki nie może być jedynie opierać się na zakupie sprzętu, ale również proszę wziąć pod uwagę, że ten sprzęt musi mieć kto obsługiwać. Ponadto rehabilitacja nowoczesna opiera się na indywidualnej pracy z pacjentem. Powinniście więc Państwo mieć świadomość, że wasze zdrowie i naszych rodzin powierzacie nam i naszym kompetencjom, a nie wypuszczonym maszynom. Oprócz ogromnej odpowiedzialności, jaka spada na fizjoterapię z tytułu tego, że pacjent to człowiek obciążony wieloma jednostkami chorobowymi, praca ta wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym, psychiczno-emocjonalnym. Niezrozumiały jest dla nas fakt nagminnego pomijania nas przez powiat przy udzieleniu środków finansowych na podwyżki. Przecież inne inwestycje w powiecie też są modernizowane, a pracownicy w dalszym ciągu otrzymają 13 pensje czy inne podwyżki premie. Po raz kolejny zwodzi się nas obietnicami, które ciągle nie mają pokrycia. Jesteśmy jedyną grupą zawodową, przypominam, że pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni dostali podwyżki, która nadal jest niedoceniana. Czy naprawdę chcecie zmusić się nas do podjęcia najbardziej radykalnego rozwiązania, jakim jest wejście w pół zbiorowy, być może złożenie wypowiedzi z pracy? Bo my sobie nie wyobrażamy, żebyśmy mieli dalej świadczyć